Cześć. Pamiętacie historię o kubku, którą wam parę vlogów temu opublikowałam? Tą historię możecie znaleźć w zakładce tutaj prawdopodobnie. I to był właśnie taki kubek. Pamiętacie? Dostałam kubek na urodziny. Tak, to było w styczniu. Dostałam kubek na urodziny i jeszcze przed pierwszym użyciem spełniło się moje przeczucie, że się z niego kawy wtedy nie napiję. Ale Krzysiek jakieś 2 dni temu był w Eldon Square, jak wracał z pracy, i przywiózł mi ten kubek. Kupił go ponownie i mi go dał. I to jest pierwsza kawa w tym kubku moja. Ja czekałam z tą chwilą, żeby się z wami podzielić, żebyśmy razem tą pierwszą kawę w tym moim cudownym, fantastycznym, Rolling Stone'owskim kubku, żebyśmy się jej napili, więc cheers! Poszedł pierwszy łyk. O, jaki pyszny. Bardzo dobrą kawę mam. No, wiecie, co mam? Lavazza Rossa. Mielona. I ją do ekspresu, pach, i taką kawę piję. Ja już jestem... tak. Zacznę może od śniadania. Śniadanie mam tutaj takie. Zrobiłam sobie takie domowe burgery. W środku jest smażone tofu, awokado i pociapałam trochę ketchupem. Mam włocławek. Słuchajcie, my zawsze kupujemy pudliszki, ale mam włocławek, bo chłopaki, koledzy z mojej pracy, Krzyśka, polecieli na urlop do Polski. No i mówią, podejdź, bo znowu nie udało nam się wszystkiego zjeść przed wyjazdem. No to weźcie sobie, to się przynajmniej nie zmarnuje i tak dalej. I Krzysiek wczoraj podjechał, no i sobie włocławka, właśnie tam był włocławek wśród tych rzeczy, no i sobie włocławkiem naciapałam do tych burgerów. No i ja już jestem wykąpana, gotowa, włosy umyte, pomalowana i mam teraz takie 10-15 minut na zjedzenie tego śniadania, bo jadę, bo się umówiłam z Adelką w Newcastle, pójdziemy gdzieś na kawę, wezmę jej jeszcze te rzeczy, które ode mnie zamówiła. No i tak będzie wyglądał dzisiejszy dzień. Tutaj mam soczek marchewkowy. Napisali, że zdrowy. Czytałam skład. No, tak. Wygląda na to, że tak. No, kosztował 2 funty, więc no tak. Tak normalnie to by kosztowało jakiegoś funta, więc. Więc tak, no tutaj cena prawdopodobnie idzie z jakością. Spróbujemy, jak smakuje. No, marchewka. Smakuje tak samo jak marchewka przeciśnięta przez sokowirówkę bądź wyciskarkę, więc tak. Sok legitny. Dobra, żegnam się z wami, bo mam niewiele czasu, chcę sobie w spokoju zjeść. Na YouTubie mam załączoną Suzanne Marie. Nadrabiam filmy, które nagrała na temat miniserialu Reniferek. Wiecie co, Reniferek to jest pierwszy serial na Netflix, który ja obejrzałam, w który się zaangażowałam. Próbowałam oglądać Plotkara, ale nie ma po polsku i się nie mogę skoncentrować w ogóle. No. No i Przyjaciół trochę coś tam machnęłam, ale ja Netflixa nie oglądam. To był pierwszy w ogóle serial, jaki ja obejrzałam na Netflixie. Netflix mógłby dla mnie nie istnieć. No i teraz właśnie oglądam o tym Reniferku, nadrabiam jej filmy, które ona nagrała, bo nie chciałam sobie spoilerować, obejrzałam, zainteresowałam się serialem i teraz mogę sobie oglądać omówienia. Kanał Suzanne Marie to jest bardzo fajny kanał, Zuzia według mnie na imię, autorka tego kanału, zajmuje się różnymi sprawami, omawia różne właśnie albo coś, co jest w danym momencie na topie, albo porusza jakiś problem społeczny. Czasami zahacza o tematy true crime. Bardzo mocno była zaangażowana w sprawę Britney Spears, jeśli chodzi o jej kuratelę i wszystko z tym związane. Omawia te tematy w sposób mądry. Nie plotkuje, tylko mądrze przedstawia fakty i robi taki skrót. No, w danym odcinku omawia tak jakby rzeczowo dany temat. Jeden z kolejnych mądrych kanałów, bo mamy trochę rozrywki, ale mamy też trochę mądrych treści. I to jest tak fajnie wymiksowane. Zresztą sama Suzanne Marie jest bardzo fajną kobietą. W ogóle jest bardzo ładna. Tak. No, muszę to przyznać bardzo otwarcie, że jest bardzo ładna. No i ma mądrość w oczach. To przede wszystkim i tą mądrość właśnie przekazuje ku temu, co mówi. Dobra, jem śniadanie, bo muszę zaraz jechać.
Mam być na 12:30, jest 11:25, więc tak do 10 minut wyjdę i będę na czas w Newcastle, bo tam akurat autobus podjedzie, on będzie jechał do 40 minut. No, także do zobaczenia prawdopodobnie w Newcastle. Dobra, idę na przystanek. Mówiłam wam, że się zobaczymy w Newcastle, ale jakoś tak się złożyło, że znowu byłyśmy tak zagadane, że nic z tego. Myślałam, że mam szminkę na zębach. No tak, tyle. No powiem wam, że nie było znowu okazji nic nagrać. Newcastle było deszczowe. Powiem wam, jak było. Fajnie było, bardzo fajnie było, bo zobaczyłyśmy się z Adelką. Ja jeszcze wcześniej poszłam do TK Maxx, bo taką małą drobnostkę chciałam dać Adelce, bo miała niedawno urodziny. Zresztą my się w dzień jej urodzin miałyśmy widzieć, ale coś się stało, że się nie zobaczyłyśmy. I teraz tak chciałam jej dać, a dałam jej zadanie na urodziny. Mówi, że trudne zadanie, ale mam nadzieję, że jej dobrze posłuży to zadanie. Nie będę wam mówiła, jakie to, bo to jest nasza prywatna sprawa. No, ale chodzi o to, że dostała prezent i ma zadanie związane z tym prezentem. O. No, ja dostałam od Adelki to, taką bransoletkę piękną. Znalazła w charity shopie i od razu pomyślała o mnie i przy okazji jeszcze taką dostałam srebrną bransoleteczkę z serduszkiem. No, dzięki Adelka, bardzo. A no, a to naprawdę takie, wiecie, Adelka powiedziała, że to jest czarny, złoty i pawie pióro. No to cała ja, racja. Teraz tak, poszłyśmy do Weatherspoon. Do tego budynku, gdzie jest The Gate, co wam ostatnio pokazywałam, co tam nic nie zjadłam. No, wyobraźcie sobie. Ja się pytam pana, którą kawę powinnam sobie wziąć, żeby wziąć z oat milk, nie? Pan mi tłumaczy. A ja mówię, a może pan ze mną pójść do tej maszyny, bo tam się samemu leje kawę. Wziął mnie do tej maszyny i mi pokazuje, tłumaczy, a ja, a i trzeba nacisnąć, a ja to nacisnęłam, a jeszcze kubka nie miałam, nie, on to szybko anulował, śmialiśmy się, później jeszcze się z panem przy barze śmiałam, bo przy barze się zamawia kawę, w sensie dostajesz kubeczek, płacisz i idziesz sobie, nalewasz, nie, no, to było takie śmieszne, tak się śmialiśmy, a ja jestem teraz pod szkołą i przyjechałam tu za wcześnie i dlatego wam stwierdziłam, że wam opowiem, no. A później była taka sytuacja. A później była taka sytuacja, że sobie stamtąd poszłyśmy do Granger Market. Tam kupiłam kolejne gumki do szycia scrunchies i poszłyśmy do Marks & Spencer, bo Adelka chciała. No i ja poszłam już na autobus i sobie przyjechałam. I tak jak mówię, jestem za wcześnie, a bałam się, czy w ogóle zdążę. Zawsze tak jest. Za każdym razem. No, dobra, nic, idę pod szkołę, bo już pewnie dzieciaki zaraz będą się zbierać. No i tyle. No i do zobaczenia.